Dzień dobry, ludzie, z tej strony Pixel, to jest Let's Play Hokus Pokus Różowa Pantera. Ja dzisiaj nagrałem dwa filmy i ci, co byli na Facebooku, to wiedzą. Ci, co nie, ale no niestety usunąłem wszystkie nagrania z konsoli i dzień przed nagraniem, przed opublikowaniem tego filmu, prawdopodobnie mieliście pewnie koło północy albo coś w tym stylu Ratcheta Gladiatora. Tak, bo jestem idiotą i przez przypadek usunąłem nagranie z konsoli. Muszę wszystko na nowo nagrać. Yeah. Ale dobra, rozpocznijmy dalej. Lećmy dalej z tą panterą. Przychodzisz od misjonarzy? Coś za różowa ta sutanna. Cały świat uważa, że my, Masajowie... To już było. Od dzisiaj jestem pełnofajna. Dziś powinniśmy się radować. Moja żona urodziła dziecko. Trzeba to uczcić. Uczcić biesiadą. Ale moje stado jest zbyt wycieńczone suszą i nie mogę teraz zabić byka. Z pewnością moi sąsiedzi pomogliby mi przy takim wydarzeniu. Ale wszyscy zaprowadzili swe stada na żyźniejsze ziemie. Nie możecie zarżnąć kozy albo owcy? Te zwierzęta jemy codziennie. To zbyt wielkie święto, aby jeść dziś codzienną strawę. Może mógłbyś coś zasponsorować, hm? Może coś wymyślę. Przyjedź do Polski, powiedz, że to drugie dziecko, dostaniesz 500 plus i kupisz sobie co chcesz. Jestem okropny. Ale dobra, co tu mam zrobić? O! Nie, nie nada się. Potrzebujemy mięsa. U złej baletnicy nawet rąbek uspodnieć. Mamy dziób. No nic, no to... O, co to jest? O, elo. Witaj w naszej wiosce. Jesteśmy Masajami, czyli ludźmi, którzy mają stada. Witaj w naszej wiosce. Jesteśmy To chyba i idę, bo nic nie ma do roboty. Już wiem, co mamy zrobić. Pyk i pyk. Wow. Ale fajnie. No i dobra, teraz musimy lecieć. No już zapomniałem o tym. Lecimy tutaj i już wiem, co trzeba zrobić. Pierwsze musimy iść na tamtą drugą wyspę. To jest przede wszystkim. Czy ja po prostu tak cicho mówię? Dobra, dzięki stary. A ja tu muszę iść. I teraz tym dziobem. Pokażę im dziób Tukana. Pomyślą, że to tatuś i wreszcie wylecą z tej dziupli. O. Zdumiewające! Niesamowite! Uwiecznimy to wydarzenie tatuażem. Mam korzenie, które dadzą kolor. Potrzeba jedynie czegoś ostrego do wykonania malunku. Ostrego powiadasz? Może ja? Ha. Za wysoko. Nie dosięgnę. Może to? Nie. Czyli świetnie. Znowu nie mam niczego. Teraz. Nie, nie było tam miecza. Co ja mam w tym momencie zrobić? Hello. Zdumiewające. Dobra, to ja wiem. Oni chyba tam mieli jakąś szablę, czy coś. Nope, nic tu nie mają. No to dobra. No to chyba przejdę się do posiadłości.
i zobaczę, co tam jest. Coś tam mogę znaleźć. O, to było ciekawe. Dobra, tu nic nie ma. Więc idziemy tu. Aha, mucha, teraz się nie dostaniesz do mojej szklanki. Wspaniale. Ktoś mi coś mówił, że tutaj... tutaj ma być jakiś potwór, czy coś w tym stylu. Przy drugim... Aha, to jest ten mamut. Fajny easter egg. Zobaczmy. Niech ktoś otworzy okno. Tak właśnie, moi drodzy, działa wentylator sprzed 100 lat. Dobre, pozdrawiam cię, kimkolwiek tam byłeś. Na pewno wiesz, ten, którym powiedziałeś to. Fajne, nigdy o tym nie wiedziałem. Znaczy chyba raz wszedłem do łazienki. Nie wiem, czy w ogóle zwróciłem na niego uwagę. Nie jestem do końca pewien, ale no cóż. Czy nie ma... biesiada. Prowadzę bezsensowne rozmowy. Jem odrażającego ptaka. Kiedy wreszcie ujrzę słynne zęby? Jestem wegetarianką. Zadowolę się wodą. Jak uważasz, ale to jest woda wołowa, moja droga. The fuck? To był tylko żarcik. Klaudio, powiedz jej. To taki żarcik bardzo bogatych ludzi, pani Izumi. Wyrobi się pani. Niech was nie dotknie słów mojej głębia, lecz za skarby żadne ja nie zjem gołębia. Może ptaka? Nowy nos. Te gołąbki są boskie. Ktokolwiek powiedział, że gołąb jest bezwartościowym ptakiem, nigdy nie spożywał go w tym sosie. A przepraszam bardzo, to wy, nie wiem, nie oskubacie ich, czy coś w tym stylu? Tak wiem, Peta by się pewnie już dawno przyczepiła, ale... God. Nie chcę, dziękuję, nie lubię! Ja wezmę? Nie chcę, dziękuję, nie... Cóż za wyrafinowane potrawy. Musiały kosztować majątek. Już myślałem, że ona też tak wyciągnie torebkę i sobie to weźmie. Filip, nie dostaniesz gołąbka, dopóki nie dokończysz wątróbki. Tak, tylko ty pozostałeś przy przystawkach. Pospiesz się trochę. Delektuję się. Prędzej wydrinkuję rosyjski royal, niż zjem wątrobę jakiegoś biednego zwierzęcia. To barbarzyństwo! Prędzej wydrinkuję... Prędzej... A nie możesz mi tego po prostu dać? Sama upiekłam te ciastka z 3-miesięcznym wyprzedzeniem. Teraz mogą być już one trochę twarde, ale nic to. Jeśli ktoś złamałby sobie ząb, znam doskonałego dentystę. Jedno ciasteczko dziennie i serduszko jak dzwon murowane. No, pewnie tyle tłuszczu będzie. Ja nie wiem, dałbyś mi prędzej tą próbę? Ale no w sumie... Wszyscy tu jedzą gołębie, prosto tyle co martwe, więc nie ma co tutaj mówić o barbarzyństwie. Coś tu jest ciekawego? Chyba... Wow, jak piec hutniczy. Nie ma tu nic ciekawego. Czyli on mi nie da tej wątroby. Kurde. Chociaż w sumie to ciasto teraz mogłoby robić za coś... Ciastko mogłoby teraz robić za coś ostrego. Przecież są twarde. Więc to było... Nie, to było... To było tu. Tak? To było tu czy nie tu? Tak, to było tu. Masz. Co? Trochę jak przycisk do papieru. Ha.
Nie pamiętam, co mam tu robić. Kurde, dawno grałem. Jen. Panie Jen. Nie wiem, może tam do nich mam co zrobić. No co mam zrobić, tylko jestem wszystkim. Nie, kurde! Nie, co? Cześć. A może mam z niego wrócić? Nie. No, pewnie tylko nie byłoby dobre. Tutaj, o. Tukanie, no chodź tutaj maleńki, podejdź. Nie zrobię ci krzywdy. Fajnie. Skakuj, mały. Mam dla ciebie zadanie do wykonania. Czyżby? Nie. Nie, zaraz. Nie. Albo go zjedzą, albo to on jest nośnikiem ludzkiej duszy. Nie. To... No przed chwilą co tu byłem? Pixel, ogarnij Downa. Nie wystarczy, że masz dzisiaj zrąbany dzień kompletnie. Najpierw sobie skasowałeś nagranie, a później wykształcił się z twojego pokoju. Zarąbisty dzień mam dzisiaj. Nie polecam nikomu. Jak to ma nam pomóc? Normalnie? Da, nawet nie wiem co. Nawet nie wiem co im nie prosiłeś tego właśnie. Nie, tu kana im nie mogę oddać. Kurde, bala. Proszę cię, znajdź coś, co by zastąpiło uchwyt. Inaczej nie wzniosę się z turystami ani na milimetr. Milimetr i uchwyt. To nie jest dobre. Kolejnego. Przecież nie otworzę supermarketu. Czemu nie? Mógłbyś sobie dać spokój z kiczowatymi grami. Point and click. Nie, nie jestem kiczowaty. Ham. Wow, jaki ptak! That was wszystko! Przychodzisz od mistoli. Podczę. Nie wiem, co zrobić. Dosłownie, nie wiem, co teraz mam zrobić. Nie wiem. Zobaczmy. Psią. Ajej. Mój dzień obecny jest okropny. A jeszcze mam dzisiaj nagrać 3 filmy. Pióro nośnika dusz. Oka może być. Potrzebujemy jeszcze błagalnej mowy czerwogłowy. Czerwonej głowy. Okej. Nie no, spoko. Czerwonej głowy. Nic nowego. A nie... Dziołcha, czy ty mi po prostu tego nie możesz dać i ja po prostu łażę jak jakiś debil? Nie ruszymy dalej, aż nie uwiecznimy tego wydarzenia tatuażem. Potrzebuję czegoś małego, ostrego i twardego, aby zrobić tatuaż. No co, to jest małe, twarde i no powiedzmy, że ostre. Nie, no dobra.
Goddammit. Oj. I pomyśleć, że ja chciałem kiedyś robić speedruna tej gry. Nie, na serio, ja chciałem kiedyś robić speedruna tej gry. Kiedyś może jak się jej nauczę tak na 100% na pamięć. O, może się sprawdzicie. Czy to jest... Czy to się je? Ha! Ja nie wiem, co mam zrobić. Witaj w naszej wiosce. Jesteśmy Masajami, czyli ludźmi, którzy mają stada. Nie wiem. Od dzisiaj jestem fajna. Bo tu nic nie widzę. Witaj w nar... Ela. Ja. O nie. Różowy. Siema się. Kurczo. O. Dzień. O. It's no use. Zdobyłem nocnik ludzkiej duszy. To jest dobre. To jest dobre, bym powiedział. Ale... Co mam zrobić z tym cholernym ciastkiem? Przecież go nie zjem. Chyba. Tamtym nie mogę dać, bo oni mówią, że to jest... nieprzydatne w ogóle dla nich. Nie mogę jej tego dać. Nie mogę! Nie wolno jeść nam ekstremalnie twardych ciastek. Okej. Okay. Aż domówka jest dobra, już w szczególności, gdy... No, z której chodzą... Wchodzą twarde ciastka. A więc tak. Co jeszcze mogę sprawdzić? Mogę sprawdzić, czy tam ci czegoś nie zrobię głupiego. Bo tam już nic nie zrobię na wyspie Komodo. Mogę tutaj co najwyżej coś zrobić. Mogę zniknąć. Najlepsze skorupiaki, jakie... A ciastko chcecie? Nie. Jeszcze w wodzie zapomniałem w ogóle, że tu jest sekcja wodna. Rany, Julek. Ta Murena wygląda na strasznie głodną. I do tego te zęby. Może... Gdybym ją czymś nakarmił, czułbym się zdecydowanie bezpieczniej. Co tam masz? Pieczone smakołyki. Brzmi apetycznie. Auć! Złamałem ząb. Przykro mi, rybeńko. Czy ty wiesz, ile kosztuje dobry dentysta? Niedawno byłem, więc wiem. Ale nice, wreszcie się poruszyliśmy jako. Dobra, to zaraz lecimy tam. Dajemy jej ząb, bo tu jest ostry. No i jadymy, no kurde. Teraz przejdziemy całą grę. Pyk. Proszę cię bardzo, młoda. Rób swoje. Ząb Mureny. Doskonale. Aha. To jej. Przyjmij to jako dowód naszej wdzięczności. Dzięki. Musimy kontynuować naszą wędrówkę. No i nice. No i teraz... O, pierścień Sonika.
Teraz wystarczy, że zrobimy, że pójdziemy tutaj. Oni będą mieli ten uchwyt. Dadzą... Piksel, nie tu! Goddammit. Ja dzisiaj zostanę załamany. Uwierzcie mi. Dobra, teraz idziemy tam. I teraz robimy wszystko. Po prostu speedrun teraz. Więc macie pierścień Sonika. Świetna robota, przyjacielu. Przyjmij to w podzięce. Na zdrowie! Kurczę, niekiedy naprawdę żałuję, że jestem postacią rysunkową. No cóż, może szampan przyda się na przyjęciu. Dokładnie. Ej, no właśnie, przecież... Ej, zaraz. Okej. Ale zaraz, właśnie zrobię to, o czym gadał ojciec tego, nie Max, nie pamiętam jak się nazywał w poprzedniej części, czyli że biały człowiek dał nam te złe rzeczy, czyli piosenki disco polo, alkohol, papierosy. Właśnie robię dokładnie to samo. No szampan to troszkę alkoholu tylko ma, ale to nadal jest alkohol. Ojen. Dzięki, ale my Masajowie świętujemy trochę inaczej. Może matce? Nie. Babci? Nie. Zaraz. A młodemu? Gatemy. Co ja mam zrobić? I znowu powracamy do tego pytania. Dobra, tu już skończyliśmy. O, wiem, ja już po prostu wszystko wiem. Teraz muszę tamtemu dać szampan, on mi da wątróbkę i wtedy będę mógł kontynuować, bo tamtym będę mógł dać wątróbkę i oni wtedy dadzą błaganie czerwonej głowy. O. Wszystko będzie okej. Masz. Hej, Filip! Dostaniesz butelkę importowanych bąbelków w zamian za wątróbkę. Wątroba? Chcesz moją wątrobę? Nie twoją wątrobę, tylko tę drugą. Zapasową. Dobra, mowa stoi. Dobry handel. Dobra. Więc teraz się przenosimy. Przenosimy tutaj. Dajemy wątróbkę i przechodzimy grę. O, jeden. Zachłysłem się. Dajcie mi teraz tę wątróbkę i myk, dziękuję. Czy to wątróbka? Dziękuję ci bardzo, mogę teraz świętować narodziny dziecka. Wkrótce ruszymy na lepsze ziemie. Kochanie, różowa pantera ofiarował nam wielką wątróbkę. Fajowo, nie? Dziękuję ci raz jeszcze. Uczyniłeś dobrą rzecz. Czemu zatem jesteś smutny? Pewna bardzo mała dziewczynka zachorowała. Nie może się obudzić. Cóż za okrutna tragedia! Dzieci są najjaśniejszym księżycem. Pozwól, że zasugeruję ci pewną pieśń. To Olapa Oibor Inkera. Co to znaczy? Dzieci są najjaśniejszym księżycem. Kumam. Może gdybyś skierował te słowa do Czerwonego Boga, zlitowałby się nad tobą i tym dzieckiem. Widzisz, istnieje dwóch bogów. Czerwony Bóg i Czarny Bóg. Czarny jest dobry, czerwony zaś zły. Czarny istnieje tuż nas, czerwony zaś nad nami. Zaraz. Twoja głowa jest czerwona. Proszę, naucz mnie swojej błagalnej modlitwy. To nie jest tak do końca błagalna modlitwa. To raczej stara pieśń.
Wierz mi, ja już to tak zaaranżuję, że wyjdzie błagalny tekst pierwsza klasa. No więc jak to szło? Olapa oibor inkera. Olapa oibor inkera. Dzięki, pomogłeś mi bardziej niż myślisz. Nice. No i zrobiliśmy. Kolejna część zaklęcia zrobiona. Teraz ją użyjemy. Odżyjemy ją, będzie teraz zombie. Chyba, że wiecie, taki stan między śmiercią a życiem dosłownie. Łoże, krypnie, będzie trochę hałsa. Dobra, no i myk. Mam błagalną mowę czerwonej głowy. Dosłownie. Świetna robota. Co ja bym bez ciebie zrobił? A ty masz cały czas tańczyć. Czemu nie zadziałało? Nie powinieneś rzucić jakiegoś zaklęcia czy coś w tym stylu? Abrakadabra, hokus pokus, maramokus. Ciężko mi to wyjaśnić, ale na samym początku czułem jakąś wielką moc, która cały czas mi pomagała, ale teraz ona gdzieś wyparowała. Samemu nic nie zdziałam. Nic nie wyczaruję. Musisz próbować dalej, Natanie, nie możesz się poddawać. Nie umiem. Nie potrafię. To chyba nie jest jeszcze gotowe, mój drogi. Zdaje się, że będę potrzebował jeszcze kilku warzyw, aby zaklęcie zadziałało. Ty masz tańczyć. Best. Dukan jest najlepszy. Kilku warzyw. Może oni będą coś mieli. Ale w sumie warzywa są zdrowe, więc... A przywrócić kogoś ze śmierci? Z nieżywości? O. Grecka sałatka. Na pewno doda odpowiedniego smaczku do naszego zaklęcia. Po prostu przyszedł, wziął tacę z grecką sałatką, a oni w ogóle nie zwracają na to uwagi. Co się dzieje w ogóle? Za to uwielbiam tą grę, że czasami absurd jest tutaj hardkorowy. Dobra, ty tam nie ryż. Wow. Ale refleksja. To chyba nie jest jeszcze gotowe, mój drogi. Zdaje się, że będę potrzebował jeszcze kilku warzyw, aby zaklęcie zadziałało. Tada! Ech, ty przystojniaku. To mi wygląda na robotę mojej mamy. Fuj! Tada! A nie mówiłeś, że będzie zombie? Siema, Violet, fajna drzemka. O-o. To nie wygląda zbyt dobrze. Co się przyda? Tylko spokojnie. Albo odkręcę to wszystko, albo strzelę sobie w różowy łeb. W żandalu. Dobra, to ja za nią lecę chyba. Nie mam większego wyboru. A ty nawet się nie przeraziłeś dziewczynką, która przed chwilą tu przeleciała i wygląda jak zombie. No i teraz czekamy na reakcję ich. Aj. Uła. Mogę wszystko wyjaśnić. Wyjaśnić co? Serduszko? Czy ona... Czy ty? Czy ona co? Czy ty co? Kotku? O, nieważne.
A teraz to, na co wszyscy czekaliście, bez zbędnych opóźnień. Niechaj będzie dane mi przedstawić... Słynna kolekcja zęboli! Chcę nabyć całość. Ile? Och, to nie fair. On nie może wykupić całości. Niektórzy z nas chcą nabyć pojedyncze zęby. Masz pecha. Mam kupę kasy i chcę wszystkie. Drogie panie i drodzy panowie, powstrzymajcie emocje. Jestem pewien, że uda nam się osiągnąć jakieś porozumienie, które zadowoli przede wszystkim mnie. O właśnie. O nie! Zrujnowała dekorację! Violet, czy to ty? Z reguły nie pozwalamy jej warczeć, ani lewitować nad stołem. Nie ma prawa też oddawać się pod kontrolę złych mocy. Co to jest? Ile za to chcecie? Nie sądzę, aby to było na sprzedaż. Prawda, kochanie? Oczywiście, że jest, pączuszku. O, to... Pańska córka, panie Izumi. Czy ona ma atak astmy? To najdziwniejsza impreza, na jakiej byłem. Rany boskie, ale wyczesana akcja. Nie mogę prosić o uwagę. Jestem złym duchem Echidny. Opętałam Violet. Cześć. Cześć, Echidna. 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 Cześć. Czy ktoś z was bawił się czarną magią? Przez dziwny splot zaklęć mój duch znalazł się w ciele tego bachora. Żadnego bachora. To moja córeczka. Nieistotne! Teraz wszyscy mamy problem. Aby dokonać aktu egzorcyzmu, musicie się natychmiast skontaktować z najpotężniejszą istotą kosmosu. Ale jak uda nam się ściągnąć tej Rickiego Martina w tak krótkim czasie? A kto mówi, że to ma być Tim? Dla mnie jak nic chodzi o Andrzeja. Gołoty oczywiście. Tego faceta nic nie jest w stanie powstrzymać. Chyba chodzi o Zeusa. Zeus? Echidna. Dłającym potworem w greckiej mitologii. Górną część ciała miała kobiety. Dolną zaś ohydnego węża. Z waszej krótkiej wymiany zdań wynika, iż kwestia osoby najpotężniejszej w kosmosie jest dość względna. Dlatego też podejrzewam, że z punktu widzenia potwora, który opętał to lewitujące dziecko, najpotężniejszy jest Zeus. Oj, obawiam się, że muszę wybrać się na Olimp. Szczyt, na którym greccy bogowie relaksowali się pijąc hektolitry ambrozji. Ale jak wszyscy... Cześć, Echidna! Ale dlaczego tak luźno? Czemu nikt nie powiedział dzień dobry? A? Czemu nikt mnie nie powiedział dzień dobry? Idź i zapłać komu trzeba. Ratuj, będzie... Tak bardzo wyglądasz na... na przejętą tym wszystkim. Ale jasna! Ruszaj, różowy. Komu w drogę, temu czas. Trzeba pomóc biednemu dziecku. Działaj, mistrzu! Ale wezmę sobie ten aparat. Nigdy nie wiadomo, kiedy trzeba będzie strzelić fotkę. O mój Boże! Ła, aż mi się przypominają moje czasy dzieciństwa, jak ja się cholernie tej sceny bałem. Jak ja zawsze przechodziłem różową panterę, to specjalnie tutaj... Jak już szedłem tutaj, to nawalałem spacją i trzymałem tam, gdzie miały być drzwi. Jak... No nie, po prostu, no nie.
Albo sobie ręką zasłoniłem. Ale tak, ludzie, to było na tyle w tym odcinku. Resztę będziemy kontynuować w następnym za godzinę, więc na razie dzięki wam za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Na razie i cześć. Pa, pa.